Wielka to dla mnie radość, że mogłem sobie przypomnieć w tym momencie życia te naprawdę bardzo piękne lata łańcuckie, bo nie muszę nikogo przekonywać, że w Łańcucie spędziłem 10 najpiękniejszych lat mojego życia i że zostawiłem kawał swojego serca właśnie w Łańcucie. Tak mówił o Łańcucie Bogusław Kaczyński podczas jubileuszowego 50. festiwalu, w którym wziął udział jako gość honorowy. To właśnie on w 1980 roku jako nowy dyrektor nie tylko wymyślił nazwę Festiwal Muzyki Łańcut, ale potem znacznie rozszerzył jego formułę programową. Przez następne 10 lat koncerty w Łańcucie były współorganizowane przez telewizję, która rejestrowała większość z nich, a na festiwalowej scenie wystąpiły takie sławy jak Katia Ricciarelli, Zeta Del Grande, Kaja Danczowska czy Gilbert Beco albo Juliette Gréco.